Witam serdecznie Koziorożce na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was, moi drodzy. Co też dla Koziorożca? Jakie jest zubożenie? No, przefiłka Koziorożec kasy na coś. Urzędowy, trzeba odejść do urzędu. Uważacie, że to niesprawiedliwe, ale w tym tygodniu koziorożce muszą się rozliczyć, nie wiem, czy z urzędami, czy z czymś prawnym, tak? I przez to możecie uznać, że został nadszarpnięty wasz budżet. Sporo koziorożców będzie chciało coś ominąć, ale nie radzę. Nie radzę, moi drodzy, w tym tygodniu czegoś omijać, idą dobre emocje, idą dobre energie. Powiem tak, idzie dobra współpraca do koziorożców, dobra współpraca z trygonem ognia lub z trygonem wody. Słuchajcie, ale pierwsze, co się rzuca, czyli pierwsza taka energia aż krzycząca, to nie oszukujcie fiskusa, nie oszukujcie, powiem tak, tego, co musicie oddać, coś, co jest, jak to się mówi, prawne, trzeba to oddać z tego względu, że z tego tytułu lub wiecie o tym, że to trzeba oddać, ale zwlekacie, to nie zwlekajcie, bo będą nałożone dodatkowe kary, tak bym powiedziała, ale jest jakieś totalne zubożenie i tutaj jest chęć jakiegoś wymanewrowania, stworzenia czegoś innego, przełożenia, przekucia, nie róbcie tak, z tego względu oddajcie to, trudno, zubożejecie na chwilkę, później są dobre szanse, później jest jakieś podpisanie czegoś, co jest takie w miarę będzie sensowne dla Was, czy nie wiem, czy będzie to pożyczka, czy jakaś spłata, nie wiem o co chodzi, czy praca, ale jeżeli praca, no to praca będziecie uznacie, że jest zubożenie, tak, czyli może być jakieś zwolnienie, uwaga na zwolnienia, tak, wtedy. Ale bym powiedziała, że później jest dobra energia, bo to jest tak, jeżeli młodsze koziorożce, to bym powiedziała, że praca będzie i to będzie u dwóch, bym powiedziała, mężczyzn, no tak, dwóch mężczyzn, czy korporacja, czy to są wspólnicy, duża firma, ale będzie to u dwóch mężczyzn, którzy świetnie władają z tym, co mają, tak. Powiem Wam tak, moi drodzy, jest też taka szansa, że jeżeli są to młode, mamy młode koziorożce i tutaj jest małżeństwo mówi, czyli rodzice, bym powiedziała, że rodzice młodym koziorożcom mówią, zrób to, synu, zrób to, córko, jeżeli możesz, podejmij taką decyzję, bo to będzie ważyło później na Twoim życiu, zastanów się dobrze. I koziorożec uważa, że rodzice to są przestarzali, że rodzice nie mają absolutnie racji i myślę, że rodzice mają, moi drodzy, rację, więc jeżeli możecie, to posłuchajcie się, bo powiem szczerze, że rodzice przez coś przeszli i mimo, że mamy erę wodnika, mimo, że jest inne myślenie, mimo, że nie wrócimy po pandemii, po tym, co było, to myślę, że rodzice tutaj jeszcze w tym wypadku mają rację i warto się posłuchać, bo to są doświadczenia, moi drodzy, życiowe. Czeka Was jakiś sukces jednocześnie, jakiś sukcesik Was czeka, przyjdzie coś, co nie będzie. Będzie to wielki sukces, ale będzie to coś, co Was bardzo ucieszy z początkiem tygodnia. Bym powiedziała, jest dobry wybór, uznacie, co jest za dobry wybór, że dokonacie jakiegoś dobrego wyboru, tak mi się przynajmniej, moi drodzy, wydaje. No i cóż, część koziorożców, moi drodzy, się zakochuje w tym tygodniu. Jest jakaś czysta droga, stajecie, nie wiem, czy są to szkoły, czy są to prace, czy są to nowe stanowiska, ale koziorożce w tym tygodniu stają na czymś czystym, na czymś nowym. Wydaje mi się, że sporo będzie odejść z pracy. Odejść z pracy, pożegnanie się z czymś starym, zupełnie ze starą jakąś energią i pójście do czegoś nowego, bo to jest decyzyjność, to jest coś nowego i tak jakby może troszkę strachu przed nowym też, ale wydaje mi się, że tutaj sobie świetnie poradzicie, dacie sobie radę, mało tego, jest jakieś dogadanie się przynajmniej z dwoma trygonami, z trygonem wodnym i z trygonem ognia i tutaj świeża taka energia, pójście w coś nowego. Myślę, że dużo też, no bo tutaj jest to zakochanie, tak jakiś sukcesik. Myślę, że moje drogie koziorożce, to gdzie pójdziecie do przodu w tym tygodniu, szczególnie dla tych, którzy coś planują nowego lub czują, że coś ich zubożyło lub coś było nie halo lub coś ich zubożyło, a muszą iść do czegoś nowego, no to nie bójcie się, bo w tym nowym się odnajdziecie, w tym nowym miejscu, czy między tymi ludźmi, czy w nowym związku. To są przeróżne sytuacje, moi drodzy, bo tutaj jest miłość, to jest czysta droga, czyli tak naprawdę nie bójcie się tego, bo myślę, że to powinno być coś bardzo fajnego i bardzo miło Was zaskoczyć. Ale zostawcie za sobą już to, co Was zubożyło, tak, to, co było zubożałe, to zostawcie to za sobą. Nie ciągnijcie energii zubożenia za sobą, moi drodzy, bo tutaj widać, że aż
aż tam siedzicie przykuleni niesamowicie mocno. Moi drodzy, no i co? Oddajemy przede wszystkim, oddajemy pieniądze te, tam, gdzie jesteśmy winni, oddajmy, bo później będą z tego tytułu konsekwencje, tak bym powiedziała. Moi drodzy, co dla koziorożca? Koziorożec, troszeczkę boli kręgosłup piersiowy, bym powiedziała, coś się dzieje z barkami tutaj u koziorożców, no i coś tutaj z gardziorkiem, czakra tutaj, serducha i gardła. Coś tutaj się, moi drodzy, zadziewa delikatnie, coś jest nie halo, ale wraca szybko do normy, bo jest czysto droga, czyli jest to coś, co jest przejściowe, moi drodzy. Także tak to widzę. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, buziaczki. Hej, pa.